kolejnym Atomem Mini Pro. Tutaj właściciel miał podobny zamysł. Niestety to nie było to. Retimera, coś może wam mówić ta nazwa. Wszystko wskazuje na to, że ten układ uległ uszkodzeniu. Zaraz, mam nadzieję, uda się to potwierdzić. Nie istnieje. Czyli układ jest uszkodzony, bo sygnał idzie potem. Cześć, dzisiaj zajmiemy się kolejnym Atomem Mini Pro, którego przysłał właściciel po tym, jak widział poprzedni mój materiał, gdzie wystarczyło wymienić takie zabezpieczenia w linii chyba HDMI CEC. Tutaj właściciel miał podobny zamysł. Niestety to nie było to. I dzisiaj zobaczymy sobie, co się uszkodziło i co tutaj poszło nie tak, no i dlaczego to do mnie trafiło. Tak jak mówiłem, właściciel już próbował wymienić tutaj układ i chyba w obudowie, bo się trochę potopiło. W sensie płyta była w obudowie, nie było to rozbierane. Ja już nie będę pokazywał rozkręcania tego sprzętu, bo tutaj nie ma większej filozofii. Jak widzicie, jeden z układów jest zdemontowany, tego zabezpieczenia D12. I to nie spowodowało, że uległo coś poprawie. Wejście pierwsze w dalszym ciągu nie działa. I to wejście jest o tyle ciekawe, że to jest jedyne wejście, jakby to powiedzieć, long range czy coś takiego. Jest tutaj zastosowany układ retimera. Coś może wam mówić ta nazwa. Poprzednio jak nagrywałem naprawę monitora podglądowego, tam też był układ retimera. Na razie tak jest. Tu nie mamy nic. No, to chyba faktycznie układ jest uszkodzony. Układ ten powoduje, że do tego wejścia można podłączyć, powiedzmy, długi kabel HDMI i będzie OK. No i właśnie wszystko wskazuje na to, że ten układ uległ uszkodzeniu. Zaraz, mam nadzieję, uda się to potwierdzić. Gdyby tylko. Wykonamy kilka pomiarów i przekonamy się, czy to właśnie jest ten układ. Laminat na szczęście nie wygląda na uszkodzony. To jest nasz układ. I zaraz wam pokażę, zademonstruję, co będziemy mierzyć. Na teście diody, tak jak widzicie na górze w rogu ekranu, sprawdzimy sobie spadki napięć na liniach wejściowych. Wszystkie wskazania powinny być takie same. No, pierwsza sekcja wygląda na uszkodzoną. Gdzie nie ma sygnału? Tutaj, open line. Ten sygnał nie istnieje. Czyli układ jest uszkodzony, bo sygnał idzie potem przez zabezpieczenie, w sumie to jest dławik, prosto do tej nogi. O nie, przepraszam, do tej nogi. I co tu mamy? Właśnie open line. A co być powinno? Spadek na 0,18 V. I tak powinny wyglądać mniej więcej wszystkie wejścia. No tak niestety nie jest. Staram się wypatrzeć te sygnały, które idą z tego dławika. I powiedzmy, gdzieś nieco może mi się tutaj pomylić. Zastosujemy trochę inny układ, bo te układy są niedostępne. Układy, które są zastosowane przez producenta, po prostu są niedostępne, ale jest dostępna nowsza wersja. Takiej wersji użyjemy. Ja najpierw zdejmuję radiator. No, mocno siedzą te zaczepy w laminacie. Ok, zdjęte.
przy okazji zobaczycie troszkę więcej, bo będzie widać procesor. Jak widać tutaj też możliwości urządzenia chyba nie są do końca w pełni wykorzystane, ponieważ jest puste miejsce na pamięć RAM. Ciekawe, czy jakby tutaj zapodać się więcej RAMu, to jakieś możliwości się zwiększą, a my będziemy wyciągali ten układ. Jeszcze sprawdzam, czy port HDMI jest ok, ale wydaje się ok. No nic, płytka na podgrzewacz. Nie wylutuję tego układu bez podgrzewacza. W sensie mogłem to zrobić, ale nie lubię używać takich wysokich temperatur. Więc płyta na podgrzewacz i zaraz zaczynamy. Ja wam pokażę, po czym poznaję, że temperatura już będzie całkiem niezła. Topnik. On jest to jeszcze cały biały, więc ta temperatura laminatu nie jest jeszcze odpowiednia. Trzeba jeszcze trochę poczekać, aż co najmniej ten topnik się upłynni i będzie zupełnie przeźroczysty. Mamy to. Układ wyciągnięty. Podgrzewacz można w zasadzie wyłączyć, ale korzystając z tego, że jest ciepło na podgrzewaczu, pocynuję. Martwiłem się trochę o jacka, czy się nie stopi, ale nic takiego nie ma miejsca. To jest miejsce, gdzie był układ. Wszystko wydaje się ok. Można to oczyścić, a nawet trzeba. Postaram się jeszcze wyczyścić trochę topnika, który dostał się do soketu HDMI w tym miejscu. On tam nie jest wskazany. Trzeba pocynować pady i standardowo wylutować sprawny układ. Pady masowe lub zasilające, raczej zasilające, dość spore są. Płyta odbiera naprawdę duże ilości ciepła jak na taki niewielki laminat. To konkretnie chłonie temperaturę i ją rozprasza. Myślę, że nie jest źle. Każdy pin trafił w swoje miejsce. Mogło być odrobinę lepiej, ale jest szansa, że w niedługim czasie i tak ulegnie uszkodzeniu, bowiem te urządzenia są wrażliwe na podłączanie sygnału w trakcie pracy. Do uzupełnienia będzie jeszcze oczywiście zabezpieczenie. Wydubuję ten topnik, który tutaj jest. To, co użył właściciel urządzenia, może generować zwarcia. Ok, to mierzymy, czy jest lepiej. Pamiętacie poprzedni pomiar? Pierwsza noga to był open line, a jak będzie teraz? Prawie 1,8 V, 0,18. Przepraszam, urządzenie jest ciepłe. Prawdopodobnie to napięcie się odrobinę różni, ale jest powtarzalne.
Poza tym układ też jest odrobinę inny, więc te odczyty są też po prostu inne. Jest OK. Jeszcze od strony układu. Tu znowu się pomyliłem. A na wejściach jest wszystko OK. Czyli co urządzenie można składać. Ja wyczyszczę jeszcze starą pastę. Jak już mam tutaj sprzęt, to zaaplikujemy za chwilę nowszą pastę. I jeszcze jedna rzecz, która będzie wymagała tutaj montażu. Zabezpieczenia, którego w tej chwili nie ma. Urządzenie jest gotowe. Jeszcze radiator trzeba doczyścić. Nie zwróciłem uwagi, jak. OK, już wam pokazuję. Urządzenie jest ścięte pod kątem i prawdopodobnie też tak będzie siedział tutaj radiator. W sumie to nawet nie ma innego wyjścia. Staram się przypasować. OK. Bardzo ciężko wcisnąć temosiężne kołki. No i teraz składamy to urządzenie, powiedzmy, w odwrotnej kolejności niż je rozkładaliśmy. Ja tego nie będę jeszcze składał do końca, dlatego że to należałoby jeszcze sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Urządzenie jest zasilane z 12 V, chociaż tak naprawdę chyba zakres napięć jest trochę wyższy. 9,20. Damy 12. Co będzie zwarcie? Nie, wystartowało. Zobaczymy, czy kręci wentylator. Tak, wentylator kręci się. Zaraz to sprawdzimy dokładniej. OK, podłączyłem sobie setup. Wejście pierwsze HDMI, to, które było lutowane, HDMI out. I teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy sobie wybiorę port, w sensie widok. Dzień dobry. Oto mamy obraz z wejścia tego Atema. Nie wiem dokładnie, jak tutaj obsługuje się ten sprzęt. Nie jest to dla mnie do końca. O, picture in picture. Tu można jakieś różne rzeczy robić. Dla mnie to jest trochę nie znany sprzęt. A można coś streamować nawet. Nie ma dokąd, bo nie jest skonfigurowany oczywiście. Nie wiem, jak to wyłączyć. Na YouTube jest ustawiane. Tu już nic nie ma, bo nie ma nic podłączonego. O, mamy czysty obraz. Działa. Naprawa zakończona. Powodzeniem. Dzięki. Mam nadzieję, że komuś się przyda taki materiał i zobaczycie, że to nie tylko zabezpieczenia potrafią ulec uszkodzeniu, ale też inne elementy. Tutaj na szczęście skończyło się tylko na sygnale wejściowym z portu pierwszego i układzie retimera. Nie wiem, czy zabezpieczenie zadziałało, bo to już klient usunął i to nie pomogło. Możliwe, że były dwie usterki. Dzięki, do zobaczenia.